nami obrazy filmowe, a przed nami piękne obrazy malowane przez Adelę Kaczmarek. Nie robię grafiki, w ogóle aż skończyłam grafikę na Akademii Sztuk Pięknych, ale raczej właśnie maluję i robię filmy animowane. Mam nadzieję tylko, że te filmy mają coś wspólnego też z obrazami i że to wszystko tworzy jakąś taką całość i że po prostu wzbudza jakieś emocje, bo o to mi chodzi, żeby po prostu każdy widz coś dla siebie i w każdym obrazie i w filmie coś po prostu poczuł. A Kucia jak mnie zjechał. Kucia w ogóle sobie, że to jest film turystyczny. On nie widział ostatecznej wersji, więc on widział, jakby wiesz, dla mnie to było oczywiste, że to jeszcze ja mu nie pokazuję tego, co to tak naprawdę ma być. Ale po prostu tak mnie skrytykował, wiesz, skoro dodał, że w ogóle on sobie to zupełnie inaczej wyobrażał, że to jest film turystyczny. To w ogóle, wiesz, w ogóle nie ma nastroju. Światło czerwone, drewno i metal i w chodniku płyta. Czas tak jak przeciąg pomiędzy blokami. Przemyka szeptem, niezauważony. Tak jak w tekście piosenki, drewno i metal i w chodniku płyta. Często widzimy tylko te elementy, a Nowa Huta to przecież też przestrzeń i zieleń. I wydaje mi się, że ta piosenka właśnie może złamać stereotyp o Nowej Hucie. Na trawie i ze szronu drzewa, szum i tunele i drapaczy chmur. Czy jeszcze znajdzie się miejsce dla człowieka? Czy ma tu sens jeszcze nasze istnienie? Nie idziesz trawiący ani jak pilony. Dla mnie Nowa Huta to przede wszystkim potencjał. Potencjał, który widać na każdym kroku, ale przede wszystkim potencjał, który drzemie w ludziach tam mieszkających, w ludziach tworzących tam kulturę, tworzących tam jakość tej kultury. I przede wszystkim chcących stworzyć tą kulturę. Nie wszyscy umrę, wiele tu zostanę. Pocowną słabą wieczności odchłanę. Nie wszyscy umrę, wiele tu zostanę. Pocowną słabą wieczności odchłanę. Dla mnie Nowa Huta w pewien sposób została utrwalona kiedyś przez Horacego. Mianowicie mówił on o tym, że można postawić sobie pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Ludzie, którzy budowali Nową Hutę, całą tą powiedzmy aglomerację, postawili sobie w pewnego rodzaju pomnik, na pewno taki pomnik, który przetrwa nie jedno pokolenie.